dzisiaj takie nietypowe zlecenie, oświadczyny z podnośnika. Skąd taki pomysł? Ktoś do nas zadzwonił? Czy to od Ciebie pomysł? Czy ktoś sam wpadł na ten pomysł i do nas zadzwonił? Jak to wyglądało? Wiesz co, no, to jest bardzo ciekawe, bo Robert mówił, że wczoraj po południu, wiesz, potrzebował wcześniej wyjechać, bo tam ma jakąś ekipę w domu, więc dobra, jak będzie jakiś klient, nie będziesz miał tam jak z nim rozmawiać, to przyślij. No, przysyła Robert mi SMS-em, że jest klient. No i co, dzwonię do klienta. No, klient mówi, że no ma właśnie taki ciekawy temat, bo chciałby, żeby tutaj podjechać pod balkon, przejść przez ten balkon i się oświadczyć. Wow, super, nie? Zaczęliśmy analizować, jak to wszystko wygląda. No, oczywiście na początku ekstra, natomiast jak zacząłem dopytywać, no dobra, to gdzie możemy stanąć? A tam jeszcze przejdziemy przez taki trawniczek, ale jeszcze po drodze jest taka ziemia rozsypana, właśnie przywieźli świeżą ziemię. I oho, już to zaczyna źle wróżyć. No to poproszę zdjęcia. Zrobił mi zdjęcia z balkonu. Ze sceny wydarzeń, która będzie za chwilę. No ale to nam nie za wiele na tym było widać, bo tam część drzew przesłaniało. Bardzo było widać. Dobra, to potrzebujemy zdjęcia z dołu. No to z dołu tego znowu też nie widać. Okej, dobra. To skończyło się na tym, że wczoraj wieczorem, no jakieś 24 godziny temu, pojechałem tam do niego na miejsce zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Udało się znaleźć jakąś tam w miarę możliwość do dojazdu przez ten trawnik, żebyśmy się na nim nie utopili i żeby to wszystko się jakoś tam w miarę zgrało. Jak wyjdzie, za chwilę zobaczymy. To jedziemy, nie? Będziemy na górze, to wtedy będzie zdecydowanie lepiej. Ja sobie tylko tak to wezmę. Z tych emocji nie uciekać za szybko. A już dzwonię, żeby zaglądała. Hej, Sary, może wejść na balkon? Brawo! Super, gratuluję decyzji. No i zgodziła się.